Siema, siema, z tej strony Paco El Papito. Jest godzina gdzieś na świecie 7 rano. My idziemy do szkoły, bo za niedługo zaczynają się lekcje. Zobaczymy, jak wygląda życie szkolne w Tajlandii. Idziemy na jeden z fajniejszych, na jeden z większych kampusów uniwersyteckich, jak Zac Efron w 17 Again. Wpadamy z powrotem, powracamy do high schoolu. Zobaczymy, co tam jest grane, co tam jest słyszane. Lekka, sprawna, krótka droga do szkoły, to mi się podoba. Jeszcze nic nie jedliśmy, więc będzie trzeba wbić się na jakieś śniadanko. Tam mamy kompleks Thammasat, już go widać, dosłownie 5 minut od naszej chałupy. Tutaj chyba papieża będą wybierać. No to sympatyczny pan, mam nadzieję, że nie będzie musiał mnie dzisiaj stąd wydupić. Gdzieś taki slow school life. Ten chłop chyba tam oszukuje. Chyba się tu nie uczy. Tutaj naprawdę można się zgubić. Nie mam pojęcia, jak przechodzę z jednej destynacji do drugiej. Wszystko jest ze sobą w jakiś śmieszny, ale fajny sposób połączone. Mają tutaj taką część wypoczynkową nad samą wodą. Sztos, chyba jeszcze są lekcje, bo tych ludzi za dużo tutaj nie ma, albo po prostu późno zaczynają. Taka ciekawostka, u nich rok szkolny kończy się z początkiem marca. Z początkiem marca kończy się rok szkolny. Czy to jest zajebiście? No to nie wiem, bo po marcu, już tam kwiecień, gdzieś maj, zaczyna się pora deszczowa. Fajnie by było, gdyby mieli te wakacje jakoś w lutym, albo jakoś w styczniu, albo w lutym, bo wtedy mają pewną pogodę, tak jak my latem. A tak to, no pewnie też nie pada cały czas. Zajebiście, że mają tutaj mobilne 7-Eleven, to jest naprawdę złoto, wielkie złoto. Postaramy się wziąć coś sobie do piczka. Z automatem za bardzo się nie polubiliśmy, bo mi wydał takie klepaki. No ale nic, będę musiał sobie z tym poradzić. Rzeczą powszechną w wielu miejscach jest stacja ładowania powerbanków. Możecie sobie tutaj wypożyczyć. Możecie sobie wypożyczyć powerbanka. Możecie sobie go wypożyczyć praktycznie w każdym 7-Eleven. W każdej galerii macie takie stacje z możliwością wypożyczenia powerbanków, bo oni tutaj bardzo, ale to bardzo dużo siedzą na komórach. Czy jest to dobry pomysł i czy wprowadziłbym coś takiego u nas? No na pewno w jakichś sytuacjach takich ekstremalnych, kryzysowych, jak ci pada komóra, to się mogłoby niesamowicie przydać, ale z drugiej strony, czy to jest aż taki must have, wychodząc z chaty stracisz te 100% baterii? No nie wiem. Jak mówiłem, wszystko w Tajlandii kręci się wokół jedzenia. Na stołówie siedzi najwięcej osób i zobaczcie, jak ona wygląda. Ile jest tu kuchni, ile tutaj jest możliwości, no niesamowite po prostu. Macie stoisko z napojami, z jakimś bubble tea, macie stanowisko z kanapkami, ze smoothie, z sałatkami, stanowisko malezyjskie, ze stekami, z mango sticky rice, a tam jest jeszcze druga część tej stołówy, gdzie możecie zjeść jeszcze więcej, jeszcze bardziej różnorodnych rzeczy. Zajebista sprawa. Ja pamiętam ze swojej stołówki w podstawówce taką kulkę ziemniaków, wiecie, jak od lodów, gdzie nabierają po prostu kulka ziemniaków, mielone trochę buraczków.
Już wtedy zjadłbym takie trzy te obiady, ale no nic, pierwszy gut chociaż był zaspokojony, ale trauma pozostała. Excuse me, do you speak English a little bit? Yeah? Could you tell me what is it? This one, this is a chicken. Like a drink that we have to brainstorm or something like that. Ah, okay. And it's good or no? Yes, it's good. Can I drink it? For someone, yes. Okay. Because it's new for me. I never seen this one. Dobra, ta esencja z kurczaka podobno jest zjadliwa. Zaraz ją przetestujemy. Zobaczymy, czy ten smak jest serio, serio godny zasmakowania. Dobra, testujemy esencję z kurczaka. Ona się gazuje. Wygląda jak cola, ale wiem, że to nie będzie cola. Jak pewnie się domyślacie, nie za bardzo mi posmakowało. Nie czułem czegoś takiego nigdy w życiu. Było gorzkie? Nie wiem, nie wiem. Jakbyś zmiksował kurczaka, jakbyś przecisnął go przez jakąś praskę, wycisnął z niego soki. Porobane. Prawie wpadłem w pułapkę zjedzenia czegoś, ale zapomniałem, że jak coś zjem, to się zamulę tym. I skończy się na tym, że wrócę do chaty. Więc nie jemy nic, póki nie nagramy czegoś. Ale zauważyłem, że oni albo nie lubią jednak, tak jak wspominałem, obcokrajowców, albo się ich wstydzą, bo pytam się tutaj czasami kogoś o coś. Oni tacy speszeni, w ogóle bez żadnego uśmiechu, machają ręką, że nie mówią po angielsku czy co. Zatem obieram jakiś plan. Idę do początku tego uniwersytetu i tam jest jakiś pierwszy wydział. Spróbujemy się wbić na ten wydział. Jeżeli nic tam ciekawego nie będzie, no to idziemy na następny wydział. I tak od wydziału do wydziału, póki się coś zadzieje. Kurde. Faculty of Political Science. Dobra, pierwszy wydział, do którego chłop mnie nie wpuścił. Ale widać, że to jakiś taki poważniejszy, z jakimiś posągami. Idziemy dalej. Tu chłopaki wyskrótkowani. Zauważyłem, że niezwykle popularny jest tutaj Manchester United. Wszyscy lubią Manchester United. College of Innovation. Zobaczymy, co tu jest grane. Wyszliśmy spod pierduchy. Idziemy wyżej. Nic się tu nie dzieje, tak jakby w ogóle żadne lekcje się tutaj nie odbywały. Wszyscy siedzą na stołówce, wiecie co mi się wydaje? Wydaje mi się, że to jest wszystko wielki fake. Wybudowali budynki, że niby uniwersytet. A wszyscy siedzą i jedzą na stołówce po prostu. Jest puściutko. W ogóle nie ma żadnych sal zajęciowych, tylko jakby pomieszczenie gospodarcze. Tutaj pan z ochrony, który kompletnie ma we mnie wbite. Dziwna sprawa. Serio, wiecie, no, jak idziecie na uniwersytet, to macie jakieś sale wykładowe, czy jakieś w ogóle większe sale będące w stanie pomieścić jakąś tam ilość osób. A tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj jest jakaś randomiada zupełna. Jakieś mydła, jakaś pielęgniarka.
łazienki. O, się patrzyło na górę. Dobra, jest jedna sala, wpadam tam na wariata. Hej. It's a class, but it's not too much people, I guess. It didn't start yet. Ah, it didn't start. Do you know which hour it start? 1 p.m. 1 p.m. Okay, okay. And you think, I guess, I can sit here? Or no? I don't know too, so... This could be problem? Or no? Maybe yes. Okay. No i są jakieś wykłoziki, o 1 p.m. się zaczynają. I są podobno prowadzone po angielsku. Zostaniemy, zobaczymy. Porąbane, bo dzisiaj jest piątek. Niby nie powinno nic być. Ale w każdym razie, patrzcie jak trwają te zajęcia. Od 13 do 16. Unbelievable. Strasznie mało chłopów tutaj jest. Chłopów to jest tylko 10% chyba na tych uczelniach. Wszystko to kobiety. Trzeba sobie zdezynfekować łapki i GoProsa. O, dobra, to jest takie przejście. Tutaj między wierszami, między tymi budynkami dzieje się. Uniwersytetki Slow Life, szafeczki tutaj mają swoje. Tam są jakieś sale. O, wreszcie znalazłem takie miejsce, gdzie są sale wykładowe. Nie widziałem wcześniej czegoś takiego. A to się ukrywa. To się ukrywa. Nie widziałem wcześniej czegoś takiego z takim natężeniem. Wracam. Eksploruję dalej. Ale wrócę chyba na tamte zajęcia. W końcu nie przyszedłem tutaj wagarować. A zobaczymy, jak czy eleganckie toaletki tutaj mają. O kurde, super lustra. Hello guys. Hello. No lepiej wygląda to niż w polskiej szkole. Jest czyściej, na pewno jest czyściej. Wszystko jest czystsze. Pachnie ładnie, nie wali moczem. To się ceni. Ale w tej szafce to bym się nie zmieścił. Buty by mi tam może weszły, ale to wszystko. Dobra, tam jest jakiś ten wojskowy facet. Może chroni tego obiektu? Myślałem, że chroni, ale rozwiązuje krzyżówy. Zaraz lekcja, a ja zamulam. Nie chcę się spóźnić, jak to zwykle bywało. Zamknęli mi drzwi? Nie. Otworzy je z drugiej. Wyciągam z papierdłucha jakąś książkę. Jakby mi ta klima przez łeb waliła przez 3 godziny zajęć, to nie wiem, co bym zrobił. 12.55, mam jeszcze 5 minut. Jeszcze orzeszka sobie ciągnę. Te orzeszki wasabi to jest taki sztos. Uwielbiam je nawet w Polsce. W dalszym ciągu każdy ma mnie tutaj w dupie. Nawet nie zauważyli, że tu wszedłem. Potwierdza się znowu to, co mówiłem. Nikt się tutaj nie gapi. Nawet jesteśmy... Jestem jak cień. Dowiedziałem się właśnie, że zajęcia są o modernizacji i globalizacji. Tak się nazywają. Modernizacja drogi do modernizacji i globalizacji. Z doktor Padre Adome, czy jakoś tak. Ściągnę okularki z szacunku. Każdy tu
ale to praktycznie każdy ma taki specjalny tablecik. Nie wiem, czy oni ich nie dostają ze szkoły. Oni sobie właśnie pykają. Tam dziewczyny mają tam. I wszystkie są takie same. Białe tablety. Więc prawdopodobnie otrzymują to od uniwersytetu podczas studiów, żeby im było łatwiej. Hi. Excuse me? Wrong room. It's a path of modernity and globalization, yeah? Doctor Padradome, yeah? You are so kind. Poland. Poland. Yeah, it's, you know, half to half. Dobra. Nie tyle, że mnie wydupił, co tam powiedział, że chyba pomyliłem zajęcia. Ale i tak było śmiesznie. Bardzo sympatyczny ziomeczek. Mówił, że miał znajomego Polaka jakiegoś w UK. Widać, że brytyjski akcent załapał. Gdzieś tam posiedział trochę. Mało osób strasznie na tych lekcjach. Może dlatego, że to koniec roku, albo wszyscy siedzą i wcinają. Idę tam za nimi. Jakieś następne zajęcia. Jest więcej osób. To jest pewne. Babeczka mnie właśnie zamknęła tutaj. Nie wiem, jak się stąd wydostanę. I to stoję. Z orzechami. I zaraz znowu mnie ktoś wydupi. Nie obmyśliłem żadnego takiego konkretnego, inteligentnego planu, jakby się z tego wymigać. Z wydupienia. Z sali. No. Słabeczka. Nie zauważyła mnie zupełnie tak samo jak reszta innych osób. Hello. It's a YouTube lesson. I'm sorry. No. Okay, thank you. Wszyscy są tutaj tacy grzeczni. Nie ma żadnych rozbójników widać. Nie ma żadnych zadymiarzy. Nikt nie pali nawet na zewnątrz. Dziwna szkoła. Nie śmierdzi. Może to po prostu ten wydział innowacji jest taki. Wracając do tematu, czego nie przemyślałem. Co zrobię, jak już wejdę na taką lekcję? No super, wszedłem sobie na lekcję, chciałem zrobić parę shotów. Jak tam sobie siedzą, jak tam coś notują, jak tam odpowiadają i tak dalej. Ale no nie będę tam siedział przecież 3 godziny im i pikał tą kamerą cały czas. I tak wydaje mi się, że sporo udało mi się uchwycić. No po prostu taki odcinek typu how it is going in Thai University. Ale tutaj integracja jest naprawdę na mniej więcej zerowym poziomie. Wiecie, jakby w Polsce przyszedł Azjata do szkoły, to by było tylko tak. To wiecie, nie jest tylko taka beczka, tylko to sprowadza się do czegoś głębszego. Jeden z minusów, przez które ciężko by było w tej Tajlandii zamieszkać. Wszystko jest tutaj super, naprawdę Bangkok jest miastem świetnym w porównaniu do takich większych miast, które znajdują się na różnych, w różnych miejscach dalekich od naszej kultury. Zapomniałem, co miałem mówić. Ale poziom asymilacji nie do przeskoczenia i w pewnym momencie, jeżeli nie poznawałbyś gdzieś tam przechodnich ludzi, jakichś turystów, którzy przyjeżdżają na tydzień, dwa i łapał z nimi jakieś interakcje, wyskakiwał na jakieś piwka, to na takie stałe relacje, stałe znajomości, to myślę, że nie ma tutaj za bardzo co liczyć. To jest zupełna odwrotność
do Indii. W Indiach już my friendów tutaj bym miał chyba z 30 czy 40 ze mną. Trzeba zjeść to śniadanie. Jest tutaj taki wybór, że aż za duży. Nie wiem, w co miałbym się tutaj wbić. Hej, hej. O, chłopaki na drillu takim lekkim. Na streetwearze się ze mną przywitali właśnie. Pierwsza interakcja zaliczona, ktoś mi powiedział hej. Taki przegląd tego jedzenia, że aż mnie wyrzuciło z tej stołówki. GPS mnie wyrzucił, autopilot mnie wyrzucił. Znowu tam wracam. Tak, wpadam. Kurczaczka tonkatsu. Wezmę sobie z sosikiem teriyaki. Tutaj widzicie, jakie porcje są. Ta porcja kosztuje raptem 45 batów, czyli jakieś 5 zł. Dostajemy dwa takie kotleciki. I pani nam polewa jakimś, polewa je również sosikami. Teriyaki, I guess teriyaki. Yeah? Thank you. Bierzemy sobie sztućce. I trzeba gdzieś usiąść. Jako świeżak siadam przy pustym stoliku. I co wam powiem, szczerze mówiąc, to ta porcja jest zajebista. Nie mogę się doczekać, że ją zjem. Po prostu pachnie. Pachnie co najmniej wyśmienicie. I mają tutaj taki zajebisty sosik do surówki. Nie wiem, na jakiej bazie on jest robiony. Jest coś jak majonez, ale mimo wszystko nie jest majonezem. Nie wiem, czym jest, ale jest zajebisty. I wydaje mi się, że jest nie do odtworzenia u nas. Idę dalej zobaczyć, co się dzieje w dalszej części tego kompleksu. Może jakiś WF-ik się trafi? Kurde, w udawaniu studenta wszystkie argumenty zabiera mi ta kamera w łapie. I pikanie tej kamery co chwila. No niby jest jakieś boicho, ale widać, że nie jest ona raczej eksploatowana. Po trawce nie widać, żeby była biegana. Osób zero. Tajowie chyba nie przepadają za uprawianiem sportu. A szkoda, bo przebrany jestem na WF. Bym sobie piłeczkę jakąś pokopał. Myślę, że to jest taki przedmiot tutaj mniej więcej, w który mógłbym się zaangażować i nikt by nie miał z tym jakiegoś problemu. Właściwie kopanie piły. Bo bieganie za piłą, moi drodzy, jakąkolwiek piłą, w jakimkolwiek sporcie, łączy ludzi i buduje charakter. Właśnie jak mówiłem, że Manchester United góruje. Pan siedział sobie w szercie. Próbuję się prześlizgnąć przez tego pana. Uda się? Uda się. O kurde, drzewo w szkole rośnie. I ptaki latają. No ładnie to tutaj jest, tego nie mogę im odmówić. Wychodzę z kompleksu. Jakie jest podsumowanie tego odcinka? Jakie są z niego wnioski? Wnioski płyną takie, że uniwersytet piękny, bardzo fajnie zagospodarowany, fajnie dofinansowany, widać, że dbają o studentów, żeby mieli wygodnie, dają im tablety, dają im materiały, mają tutaj bookstore, mają biblioteki. Nauczyciele wydają się sympatyczni, uśmiechnięci, co mają dobry kontakt z uczniami, choćby widać było po tym, jak rozmawiał ze mną ten jeden wykładowca oraz jak pani w jednej sali puszczała sobie z uczennicą coś tam na YouTubie. Ochrona też nie miała żadnego problemu oprócz tego pierwszego wydziału, żebym sobie wszedł do środka. No ale jakie kolejne wnioski płyną z tej wycieczki? Że Tajowie są mimo wszystko mega zamknięci i powodu tego nie udało mi się odkryć przez ten prawie miesiąc, który tutaj jestem. Może wy wiecie lepiej, więc napiszcie w komentarzu.
albo według mnie albo są wstydliwi, albo nie znają angielskiego. A językiem, którego uczą się w szkole, jest ten angielski, więc ciężko stwierdzić, naprawdę. Na pewno dużo jedzą. Wszystko kręci się wokół jedzonka i noszenia ze sobą. Noszenia ze sobą w kubeczkach różnych bubble tea, mrożonych herbat i kaw. Ale czy zamieniłbym ten uniwersytet, gdybym mógł cofnąć się w czasie, to czy zamieniłbym ten uniwersytet na te, do których chodziłem? Raczej nie, mimo wszystko nie. Na pewno bym z nikim się nie zwajbował humorem, z tego względu, że zauważyłem, co ich w tej mniej więcej bawi. Komuś spadną chusteczki i oni śmieją się na przykład z tego. Wątpię, żeby mieli te hamowe żart jakąś bez wiecie, nie w dobrym smaku. Tego potrzebowałem, jaśminowej herbatki, bez cukru, bez dodatków. Ale taka reklama browara to by u nas nie przeszła. Wracam na chatę. Ciekawe, co Matula na obiad zrobiła.